Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach! I nie tylko! Dzień dobry. Dzisiaj książka pod tytułem Jad. Toksyczne substancje w świecie zwierząt. Wydawca Kropka. Cześć Stasiu! Cześć! Czytałeś z zapartym tchem, widziałem książkę. Dlaczego akurat spodobała Ci się książka Jad? Trudno nie czytać książki o truciznach bez zawartego tchu, no ale spodobało mi się bardzo i tak, bo dużo mogłem się dowiedzieć o różnych toksycznych substancjach wydzielanych przez różne ośmiornice, meduzy, stożki, skorpiony, saki, węże, ryby, no, różnego rodzaju różnego rodzaju zwierząt. A nawet są tutaj i ptaki. Byłeś zdziwiony tym faktem? No, strasznie byłem zdziwiony. No, bo tak, że na przykład mrówki, no to wiedziałem, że tam niektóre, no to coś tam robią, ale ptaków to nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy. A które z tych zwierząt najbardziej cię zainteresowało, może? Najbardziej jakby przyciągnęły Twoją uwagę. Najbardziej przyciągnęły uwagę mi stożki. A cóż to jest ten stożek? Stożek to taki taka jakby, jakby muszelka, i w środku jest taki ślimaczek, tylko że ma, jest mięsożerny, co się odróżnia też już od innych ślimków, ślimaków. Ślimaków okay. <laughs> wypuszcza truciznę i paraliżuje ofiarę. Na przykład, jeśli jest to mała ofiara, to wtedy ją zjada żywce. Wow, na przykład rybkę. Tak, no ale nas to tak by raczej tylko sparaliżowało, no bo raczej by nas zjeść nie zjadłoby, byśmy byli za duzi. Ale takiego nemo to by wciągnęła na raz. <laughs> nemo, tak. Słuchaj, okej. Okay. Ciekawe, ciekawe rzeczy wynikające z poznania tych właśnie zwierząt. Co jeszcze jest fajnego, interesującego w tej książce? Yy, bardzo interesujące są tutaj obrazki. Są kolorowe. Przyciągają bardzo uwagę. No nie da się ich przeoczyć. Bo są na całe strony? No, są, są. No, tekst jest bardzo czytelny, to też chciałbym zaznaczyć. I bardzo, bardzo ten, bardzo zgłębiamy w tej książce informacje o takich toksycznych zwierzętach. Chciałbym dodać jeszcze, że mamy tutaj na końcu jeszcze jest takie kilka pytań. Zdrowie chory czy martwy? Są podobne różne sytuacje, na przykład, że delfiny zjadają rozdymkę, albo człowiek połyka jadwęża, i czy umrze, czy nie. Tak, właśnie, właśnie się mówi zdrowy, chory czy martwy, czy będziemy zdrowi, nadal zachowamy zdrowie, czy będziemy chorzy, będziemy mieli jakieś tam zaburzenia, małe czy martwe, znaczy, no, czy, że już no, z nami koniec. Fascynująca książka? Tak, bardzo. Mi się bardzo podobała. Jest ciekawa, jest ciekawa, wciągająca, naprawdę dużo można się dowiedzieć o wielu zwierzętach, o których nawet się nie miało pojęcia. Zawiera bardzo dużo ciekawych, interesujących informacji. Tak jest. Edukacja o naturze, no i o takim toksycznym właśnie świecie zwierząt, no, jest czymś naprawdę, jak mówisz, interesującym. Polecamy? Polecamy. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo.